No i witam was serdecznie, witam was popołudniowo-wieczorną porą. Witam piękne panie, witam panów. Innego podziału już się nie da zrobić. Także dzień dobry, witam serdecznie, witam moderację, jest Damian Irutkoś. Chociaż Damian widzę, że w pracy, kierowca autobusu, no nikt, ktoś musi wozić tych ludzi. A dzisiaj wirtualnie będę ja woził, słuchajcie, w polskim busie. Jak zresztą widzicie na załączonym obrazku Neoplanem. Była aktualizacja, nie wiem czy spora czy nie spora, ciężko mi to ocenić, bo za dużo tutaj nie porobiłem. Znalazłem tylko takie malowanie i dzisiaj sobie nim polecimy, chociaż w sumie już polskich busów to nie ma, no ale kiedyś były. Dobra, słuchajcie, dzisiaj w związku z tym, że wybrałem tryb realistyczny i kariery, tryb kariery i realistyczny dodatkowo, to zaczynam z Berlina. W zasadzie jedynego miejsca, które jest dostępne. Fernbus Coach Simulator, dzisiaj odcinek 44. Dokładnie. Witam wspierający kanał Piotrka Wobrzycha, chyba widziałem na początku Marka, również witam. No i witam resztę całą, tutaj wszystkich widzów kanału, widzę Rocco, jest Paweł Krymarys, Matrix, Anna Mazur, Kamil XD, Katarzyna K, witamy Marek 2, Kamilo, Skilow, Automaniek, Milky Way, Damzer, Olivier X, coś takiego. No dobra, słuchajcie, rozpoczynamy, bo troszkę trasy jest. Zaczynamy z Berlina i z Berlina będę się kierował na zachód w stronę Paryża. Czy ja do tego Paryża dzisiaj dojadę? Nie mam zielonego pojęcia, natomiast spróbujemy tam, moi drodzy, dojechać dzisiaj Fernbus Coach Simulator, na który was serdecznie dzisiaj zapraszam. Tak, właśnie. Cześć, dobry wieczór, hej. Co tam u was słychać, moi drodzy? Ja dzisiaj wiadomo, jak to po pracy, człowiek, relaksik, coś dla siebie, jak to się mówi, chwila dla siebie, a ta chwila będzie też właśnie dzisiaj razem z wami, z czego jest mi niezmiernie miło. Jest i Roger Wiankowski, no witamy pana. Pawlus 007, hej. Kamil, udanej trasy życzę. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie będzie lamy, ale znacie mój kanał. Zawsze lama musi być. Nie ma lamy, nie ma live'a. Lama musi być. Lama to jest podstawa, słuchajcie. No, właśnie mówiłem, że jest Marek. Siemaneczko, witam. Jest Muralek 95 też. Michał Komunikacja. Dobry. I Piotr Huzar. Cześć. Czatersy. No czatersy, piszcie. O, jest i Luke Media, witamy pana. Luke Media, ja czekam na Anglię do OMC 2, na Londyn czekam. Nie wiem, czy pamiętasz, Luke, żeśmy się tam chyba kiedyś umawiali na dostarczenie. Jakby była taka opcja, to chętnie. Powiem ci tak, Luke, chętnie bym sobie pojeździł po Anglii w OMC 2. Już dawno w OMC nie jeździłem, ostatni raz w Chinach byłem, w Pekinie. Dobra, nam się wczytuje, bo tutaj traska się coś długo wczytuje. Nie wiem dlaczego tak długo. Powiem wam szczerze, jestem w szoku, panie. Dobra, jest. Wczytało się. Jest kurna zima, panie. Czekaj, bo mnie tu coś laguje. Po tym... Coś mnie tu laguje. Ale dobra. Dobra, szybko, tanio, komfortowo. Jak szybko, to nie tanio, a jak tanio, to niekomfortowo. Troszkę mi się tu nie zgadza w tym haśle polskiego busa. No nic, ale sobie dzisiaj nim pojeździmy. Trasę wybrałem taką dosyć fajną. Później wam za chwilę pokażę na mapce. Czekajcie. Otworzymy sobie drzwi do autobusu. Mam nadzieję, że mi kierownica znowu będzie działała, bo się chyba zaszlachtuje, panie. Kurczę, o Luke, o kurczę, zapomniałem napisać do kumpla. No jak możesz, to byś napisał, wiesz? Byłoby fajnie. Patrzę, czy wy macie to w miarę... Momentami tutaj przelagowuje, nie? Także to jest słabe pod tym kątem, że to dalej... Aczkolwiek to jest najnowsza beta. Ja troszkę skaczę tutaj w tym autobusie. Autobus jest taki, no, dwupiętrowy. Jest podkład dolny, podkład górny. Mamy tutaj taki szyberdach. No, ale widać, że się woda osadza na tym... na tej szybie.
Także nie jest źle pod tym kątem. Tutaj jest zejście i tu są zajebiste, fajne miejsca z przodu. W sumie cztery. Dla VIP-ów. Dla VIP-ów, słuchajcie, to już jest dla VIP-ów. Dla VIP-ów ogólnie, zobaczymy, może będą jacyś VIP-owie dzisiejszego odcinka. Tutaj też jest bardzo fajne miejsce. A tutaj jest też jedno, jest przy mnie, takie składane. O, ale ciemno w tym autobusie, panie, jest strasznie. Dobra, trackier widzę, że działa, to już jest pół bidy. Dobra, kierownica też działa, też jest już, już jest nieźle, już jest nieźle. Tylko czekajcie, skalibrujemy się tak na środku. Teraz tak, panie, jak tu się odpalało tą stacyjkę, panie? Pod E to nie. Pod E to nie. Czekajcie, czekajcie. Z. I to był zapłon. Dobra. Ok, i zaraz będziemy odpalali go. Zapalamy sobie oświetlenie. O, teraz jest nieźle. Teraz jest git. Kamil, cześć. Działa ci kierownica w firmbusie? Tak, działa. A musisz, Kamil, zrobić nową, w takim razie, nową konfigurację kierownicy. Ale tu śnieg wali. Pogoda będzie tutaj dynamiczna, więc mam nadzieję, że będziemy nie mieli tylko śniegu, ale też jakieś inne warunki pogodowe. Klimatyzację sobie załączymy. Dobra, 18 stopni. Aczkolwiek to może być troszkę dla nich, z tego co ja pamiętam, za zimno. Ustawimy sobie tak na 22. Climatization chodzi. Włączymy sobie monitory dla nich. Lampki wszystkie. Oświetlenie w środku. WC-ty. Minibarek. Czyli kawka, herbatka. Wi-Fi też im załączymy. No dobra. Chyba wszystko, nie? Z tych parametrów podstawowych autobusu. Dobra, zobaczmy jak się prezentuje autobus na zewnątrz. Polski bus, słuchajcie, dzisiaj takiej oto w ogóle śmieszna, słuchajcie, wybrałem śmieszną linię 00 007 James Bond, nie no, bez błąda dzisiaj. Tylko tak coś dziwnie siedzę. Tutaj pamiętam, fotel można jakoś było ustawiać. Czekajcie, fotel można było ustawiać. Fotel ustawimy sobie, ten fotel, może troszkę do tyłu. Okej, okay. Dobra. Zasięg widzenia zrobimy sobie troszkę szerszy. Tutaj jeszcze można ustawiać. Dobra. Jest ok. Tabulator. Tak, żeby lustereczko było widać jedno, lusterko drugie. Wjeżdżamy, dobra. Teraz tak. Hamulec. I skrzynia była chyba na page up, page down, ale to się chyba coś pozmieniało. Słuchajcie. Na D1 sobie ustawimy, dobra. Dokąd dzisiaj lecę? Do Paryża z Berlina. Jeszcze wycieraczki, nie? To chyba były pod F3, czy pod F4? F4, tak, wycieraczki sobie działają. No troszkę tutaj śniegu zostawiają, tak. Wali z rury? No wali. Rudkość, no właśnie, jakiś VIP by się przydał. Rudkość, to myślisz, że ja bym nie chciał zrobić? Ja bym wszystko chciał. Dobra, najważniejsze, że mój autobus już rusza. Kurde, no, ja pierdzielę, normalnie laguje, panie. Panie, normalnie laguje. No, jaki tu ruch, 8 rano? 6 rano. 6 rano w Berlin. Berlin Zachodni. No i teraz pytanie, kiedy my tu stąd wyjedziemy? Hello? Ktoś mnie wpuści? I tak się prezentuje mój autobus w warunkach zimowych, berlińskich warunkach zimowych. Słuchajcie, jak z dźwiękiem? Słyszycie mniej więcej grę? Ale ładnie prądzi ten silnik, automaniek. Wiesz co, no nie jest... Ale ham, no patrz, mnie nie puści mnie. Co za dziad. No i siedzą jakieś dwóch wafli z koszulkami, kurna, widzicie, macie ją koszulki? Mają koszulki w trupie czachy, no. Co za typy, nie chcą mnie puścić. Ale kurde,
Ale fajans, no. I co teraz? Co teraz, panie? Tutaj ten ruch. I wy narzekacie na ruch w ETS-ie. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Kurna. Ach, panie. No dobra, wiecie co? Inaczej zrobimy. Ja muszę cofnąć. O, teraz, dobra. Jest ok, dobrze. Policaje jadą. Ten też mnie nie puści. Zobaczcie, jak one się zatrzymują. No co za chamy. Co za chamy, no. Strąbię ich, nie? Zadzi, ja tutaj nigdy nie wyjadę z tej zajezdni. A czas leci. A czas leci. Normalnie nigdy nie wyjadę. Czekaj, może teraz się wepchnę. Ale cham, ale cham. Dawaj, kręć fancy, najwyżej w latarnię wjedziesz. Nie no, ta latarnia mi tutaj całkowicie zepsuła życie. Co tu się wyprawia? O ludzie. Teraz ja ich przyblokuję. Nie chcieliście mnie tu posłuchać? Bo teraz zrobimy to inaczej. Dziady jedne. Dobra, wiecie co? Muszę polecieć w prawo, bo inaczej to kurde nic nie zrobię z tym autobusem. On jest za długi, żeby się tam zmieszyć. What? Jaki force feedback na kierownicy. Słuchajcie, jadę po kostce, normalnie mi kierownica drży. Wow. Co za cudy w Fernbusie. To wymyślił. Dobra, idziemy, słuchajcie, na razie w prawo. Tutaj GPS mnie i tak prowadzi. Zobaczmy sobie mapkę. Słuchajcie, z Berlina później do Halle. Później do Oberhofu, później jedziemy do Frankfurtu nad lotnisko, Luksemburgu, później do Reims w Paryżu i Paryż, Reims i Paryż, czyli Francja. No, także one moment, w prawo jedziemy, tak? Okej, okay. Nie jest źle. Kamilu, u ciebie jest znakomicie. Kamil, czy u ciebie kiedyś nie było znakomicie? U ciebie zawsze było znakomicie. Jaki force feedback! Jestem w szoku, słuchajcie, cała kierownica mi drży. Normalnie doznania jakbym jechał na jakimś rodeo, na koniu. Dzika Azja, no dokładnie. Nie, automatik już sobie poradziłem, wiesz co, trzeba było skręcić w prawo. Fajne oświetlenie tutaj wewnątrz tego autobusu jest. Ha, ciekawe, ciekawe. Wam powiem, tutaj widać coś z zewnątrz, czy nie bardzo? No nie, z zewnątrz nie widać tego podświetlenia. Ale jak się zatrzymam na przystanku, będę zabierał ludzi, to wam pokażę. Lenny, ładny klimacik. Jak wiesz co, optymalizacja jest niezła, aczkolwiek potrafi tak przyciąć momentami, ale dosłownie na chwilę. Takie mikrolagi się pojawiają, ale nie jest ich dużo. Także na razie nie są uciążliwe. Zobaczymy, jak będzie dalej. No w ogóle Fernbus potrafi swoimi patchami, update'ami raz naprawić grę, a raz ją zepsuć, niestety. Dlatego różnie to jest, różnie to bywa. Mam dzisiaj duży, długi autobus, to jest autobus, słuchajcie, Neoplana. Nie odbija w ogóle kierunkowskaz. O, teraz dopiero odbił. Wydaje mi się, że ja tutaj chyba w prawo lecę. Dlatego mam zielone, dobra. Tutaj jakoś kiedyś można było tą minimapkę zoomować. Nie, to był. No tak, potrafi lekko przylagować, ale to dosłownie na sekundkę, na taką nawet na pół sekundki. Tak, tak, zielone, zielone. To zapominam, że w Fernbusie zawsze prawy pas jest na wprost. Tak to jest tutaj zrobione. Okej, okay, dobra. Tu mamy sygnalizator dla siebie. Z prawej, panie. O, zobaczcie. Tak się prezentuje mój autobus dzisiejszy. Napiszcie, czy wam się podoba. Czy mój autobus Neoplan wam się dzisiaj podoba? Wybrałem bociana od złotóweczki. Wydaje mi się, że fajny jest. Już chyba kiedyś nim jechałem, ale dawno nie jeździłem właśnie Neoplanem. Mówię, dzisiaj przyjdzie pora na Neoplana, nie? Witam, witam, jak tam dzionek mija? A bardzo dobrze, generalnie. Wiadomo, no praca pracą, nie?
to się pracuje, żeby coś, żeby mieć chociaż co do garka wrzucić. Słuchajcie. A zabawa jest dzisiaj zabawą, czyli teraz chwila relaksu dla siebie. Piotrek pisze, że jest brzydki. Okej. Okay. O gustach się nie dyskutuje, ja tutaj nie będę was przekonywał, skoro wam się to nie podoba. I dzień dobry Filip, dzień dobry, witam, witam. Tym autokarem jechałem też w realu. Takim neoplanem? Takim neoplanem jechałeś? Wow. No to elegancko. Słuchajcie, także dzisiaj zwykły odcinek, tak jak na moim kanale was przyzwyczaiłem już od dłuższego czasu. Tu się nic nie zmienia. Ten odcinek tutaj się wpisuje w kanona. O, chyba śnieg przestał padać. Na szczęście. Na szczęście przestał padać śnieg. Wziąłem pogodę dynamiczną. Czekajcie, F3 chyba się te wycieraczki wyłącza całkowicie. Tak, żeby nam tutaj już nie się nie ślizgały. Także dzisiaj standardowy odcineczek. Bez żadnych, słuchajcie, nowości takich wielkich. Fernbus to już 44 odcinek. Wyobraźcie sobie, ta gra już ma tyle czasu, że 44 odcinki zdążyłem z tego zrobić. To jest jedna z dłuższych serii na kanale tego Fernbusa. Dobra, gdzie są moi pasażerowie w Berlinie? Chyba tam dalej, po lewej. Dzień dobry, witam, witam. Elegancki Milky Way, że ładny autobus, ok? A Paweł? Semafor, a ty o semaforach piszesz, dobra. O, tam są moi pasażerowie, dobra, już ich widzę. Już podjeżdżamy autobusem dalekobieżnym dzisiaj. Polski bus, moi drodzy. I zaraz wam pokażę to podświetlenie, bo fajne jest, fajne jest. Dobra. Elegancio. Ręczny, ręczny panie, ręczny. Dobra, możemy teraz wyjść i wam pokażę to oświetlenie. Jakie jest bajeranckie, nie? Czekajcie, na dół, panie. Tutaj jest normalnie, te wszystkie listwy się palą. Tak, tutaj mamy takie podświetlenia. Mamy informacje dla pasażerów, gdzie jedziemy. Do Paryża z Berlina. Duży autobus, długa trasa, nie? Tutaj jest kącik kawowy. Umywaleczka jest. Jest też tam toaleta, oczywiście. No i mamy drugie pięterko. Tutaj też jest to wszystko fajnie opodświetlane. Także jeśli chodzi o sam autobus, to naprawdę tutaj same studio TML robi to fajnie. Nie zawsze już jest tak fajnie z całą grą, ale dzisiaj potestujemy ten najnowszy update, który ja wersji beta. No, także tak prezentuje się neoplanik w malowaniu polskiego busa. Musimy jeszcze otworzyć jedne rzeczy. A mianowicie tutaj miejsca na bagaż. No tu jest wyjście chyba. To jest wyjście z tyłu. Tu jest jeszcze jedna roletka na walizeczki. Dobra, i teraz będziemy ich kasowali, nie? Dobra, trzeba się zalogować oczywiście jak zwykle do systemu. I gdzie są te skany? Gdzieś to były ekspresowe. O! Kody QR. Najszybciej się sprawdza bileciki po tych kodach QR. Bez wnikania, po prostu albo masz, albo nie masz, albo się pomyliłeś, nie? Bez zbędnego, jak to się mówi, pitolenia. Odprawimy ich szybciutko. Taka ekspresowa odprawa. Kamil robił jak na Marszałkowskiej, mówisz? Byłeś kiedyś na Marszałkowskiej, Kamilu? Ile u ciebie kosztuje bilet do Berlina? Skolko godno? Momentami przytnie. Ta gra potrafi przytnieć. Dobra, wszyscy? A nie. Jeszcze dwie osoby są, tak? Dobra, teraz przynajmniej jakoś są ubrani, jak jest zima, nie? Bo ostatnio, nie pamiętam, w niektórych wersjach Fernbusa było to tak, że jak była zima, to oni to potrafili stać w krótkich rękawkach i w krótkich sukienkach, nie? Laseczki, a tutaj już widać, że ci ludzie są poobierani, nie? Mają rękawiczki, jakieś tam kaszkiety, jakieś nawet marynarki i kurtki. Także wygląda to w miarę realistycznie, powiedzmy, nie?
No dawaj, zamykamy. Dobra. Za złocisza, słuchajcie, plus złotówkę opłaty za rezerwację. Zarezerwuj bilet. Właśnie. Dobra, moi drodzy, będziemy się zaraz logowali do naszego systemu. Pozamykam drzwi. Aha, dobra, chyba tak nie mogę. Bo mi się, mam zbindowany klawisz na, słuchajcie, na trackerze. Tutaj jest zamykanie. Muszę wejść do systemu i rozpocząć, słuchajcie, jazdę. Chociaż tutaj chyba nie, no dobra, rozpocznij jazdę, tak? 602, z Berlina lecimy do Halle. To jest chyba Lipsk, obok Lipska chyba Halle. Dobra. Ostrzyj konie po betonie. Jedziemy, słuchajcie, powolutku. Uwaga, zobaczymy, czy ruszy autobus. Rusza, rusza. Tobie się malowanie podoba. Słuchajcie, no coś polskiego, no nie będę jeździł jakimiś niemieckimi liniami. Skoro jest malowanie nasze rodzime polskie, to będę jeździł polskim, nie? Chociaż oczywiście u nas Flixbusy, na pewno w waszych miastach Flixbusy, przy większych miastach też się tam gdzieś zatrzymują. Napiszcie mi, w jakich miastach u was widzieliście już Flixbusy, które jeżdżą, słuchajcie, po naszych gdzieś tam przystankach PKS. Gdzie się zatrzymują? Gdzie je widzieliście? Tak z ciekawości jest. Chciałbym was zapytać. Czekajcie, sobie tutaj raz mrugnę wycieraczkami. W Gliwicach, w Sieradzu, tak? Dobrze. Gdzie jeszcze? W Sosnowcu, tak? Ale Flixbusy, tak? A jeżeli już, to jakim autobusie, nie? Czy to był Mercedes, Neoplan, nie, MAN może, bo w MANach też jeżdżą Flixbusy. Ciekawy jestem, jaka mareczka również tego autobusu. Zajebisty autobus. Fajny, fajny. W Lublinie, w Wrocławiu, w Paryżu. Piotrek pisze... O, Piotrek Kajec, siema. Jedziemy dzisiaj do Paryża, Piotrek. Zielona Góra. Wyjeżdżamy, słuchajcie, z Berlina. Berlin Zachodni, Berlin Zachodni. MAN w Zielonej Górze był. O. W Modlinie. Witam Jarek, witam Jarku, cześć, cześć. W Zakopane też Flixbus był? Uwaga. O kurna. W Budapeszcie, no to na pewno, nie? Tomaszów Mazowiecki, w Rzeszowie. Kapselek, jest to Fernbus Coach Simulator. Do Halle mamy 220 km. Godzina 8:35, oczywiście zima jest, nie? Jest zima. Co te samochody takie różowe? Ty, kameleon ma, on ma lakier kameleon. To jest chyba ten, Range Rover Evoque. Zobaczcie, on ma lakier kameleon, ma i niebieski, i fioletowy jest. Ojebany. A tutaj Audi A5? Co to jest? Nie? A może tak, tak. A5 chyba. Gdańsk VDL. O, VDL też właśnie jeździ na MANach. Do Paryża? Tak, do Paryża. Dokładnie tak. Słuchajcie, 80 mam. Tutaj na tym Neoplanie, którym ja teraz jadę, bardzo nisko się siedzi, naprawdę. Czuję się, jakbym normalnie tutaj szorował dupą po asfalcie. I to dosłownie. No naprawdę, czuję się tutaj bardzo, bardzo... O, tutaj szkoda, że strzałki nie dali. Facet mnie puścił, chociaż był taki dobry. Dziwię się, że na tym pasie nie było strzałki do skrętu w lewo. Że się kończy pas. Powinien być. Tutaj to samo, nie? Dobra, mamy warunki zimowe. Będzie za chwilę, powinno słońce wstawać. 8:35 rano, to już powinno akurat być. Czekajcie, sobie tutaj jeszcze raz zdajemy te krople wody, które gdzieś tam się pojawiają. W Łodzi też jeżdżą na dworcu Łódź Fabryczna. O, proszę, Jarek pisze. W Piotrkowie Trybunalskim. Leny, Berlin Zachodni, tu stoi Polak, co drugi chodnik. Za każdym rogiem czai się Turek, sprzedasz mu wszystko, tylko nie skórę. Tak,
czyli Big Cyc standardowo, to żeśmy już kiedyś o tym rozmawiali, o tym Berlinie. Słuchajcie, tutaj jest niby dopuszczana 100 km na godzinę, a te autobusy, samochody, co jadą tak dosyć wolno, powiem szczerze, zachowują ostrożność dużą, a ja nie będę taki ostrożny i tutaj przycisnę trochę. Zobaczymy, ile sobie Neoplan pociśnie. Tak, do Paryża, właśnie, o to chodzi. No, teraz lecimy do Halle. To jest Lipsing. Zawsze Lipsing mi się kojarzy z ustami, słuchajcie, bo to chyba tak jak z języka angielskiego. Lipstick. Warszawa, Wałbrzych, Warszawa, VDL. VDL, czekajcie, bo my tutaj będziemy zjeżdżali. W tym lusterku nic z cholera nie widać, w tym prawym. Straszna lipa jest tutaj. Jak tutaj wyrzuca. Słuchajcie, strasznie potrafi to wyrzucić. Damianek, siema, ja czekam na 29 release do Fernbusa. Ale w sensie, jaki release? O co chodzi, Damianek? Musisz to mi napisać, o co ci kaman. Ty, kaszlą mi tam na pokładzie. Covida mają, ja pierdzielę. Muszę ich wysadzić. Ale ja dzisiaj normalnie na pokładzie. Na pokładzie. Wycieraczki mi piszczą jeszcze. To wymiany będą, muszę zgłosić na bazie. Kurna, ale jaja. Dobra, czekajcie. A mój! Bo tam w dupę mu wjedziesz. Ale jest ruch na tych autostradach tutaj. Niesamowity. Kapselek, ja dopiero wyjechałem. Chłopie. Ten mi tutaj wjeżdża, tą cysterką. Chłopie, co ty to mi robisz? Na Hamburg lecimy, dobra. Ja tu zwalniam, kurna, do 30 na godzinę. Cześć Kacper, witam. Leipzig się czyta, Jakub pisze. Leipzig, przepraszam, Leipzig. Dobra, niech będzie, tutaj mamy na Leipzig. On mi się zawsze kojarzy z językiem angielskim. Lipstick. Dobra, tu mamy 6 dyszek. Leipzig. A jak mnie ta nawigacja źle poprowadziła? Nie, chyba dobrze. Zdaje się, że musimy z węzła zjechać, dużego, drogowego. Włącz te komunikaty od Flixbusa. Ale ja nie jadę dzisiaj Flixbusem, Kamilu. Tylko jadę tym. Jadę dzisiaj polskim busem. No to jak mam... Jak mam wrzucać od innego przewoźnika? Nie, to nie pasuje. Dobra, tutaj właśnie mamy zjechać. A tutaj strasznie jest, tak jak widzicie. Wiecie, co mnie martwi? Że to jest godzina 8:35, a tu jeszcze nie ma. To dopiero księżyc świeci. Ty, a może to jest... Może to jest 20:35? Nie no, halo. Kurde, już słońce powinno tu wstawać. To chyba w najpóźniejszym, słuchajcie, najkrótszym dniu w roku to słońce wstaje wcześniej niż o 8:35. Coś im się tu popieprzyło w tej grze. Na maksa. Słuchajcie, możecie to sprawdzić na internecie, o której godzinie wstaje słońce w najkrótszym dniu w roku. Jestem aż ciekawy, bo normalnie coś mi się tu nie zgadza. Oj, tutaj pamiętam, że trzeba uważać na tych zakrętach, bo potrafi wyrzucać. Już zresztą nieraz się o tym przekonałem. O, kolejny przykład, kiedy nie wiadomo, że się pas kończy. A Rutkoś, jedziemy do Auswart? No pewnie, że jedziemy. Piotrek, dawaj, cała Polska patrzy. Oj, chyba mam wrażenie, że zaczyna się tam lekko świtać. Saska napisał 7:45. Mówisz w najkrótszym dniu w roku, tak? W najkrótszym dniu w roku. Aha, dobra, The Agent, dobrze, ty masz rację. Przepraszam, zwracam honor. Tak, na dole jest informacja o czasie, a tu jest przyjazd. Tak, przepraszam, zasugerowałem się tą godziną i tak właśnie patrzę, że ona mi się tutaj nie... Dobra, sorry. To był mój błąd. Co to tam jest takiego żółtego przede mną? Zwracam honor, faktycznie.
Ta informacja tutaj na tym mini ekraniku z prawej strony, na tym HUDzie, pokazuje przyjazd do Halle, a nie godzinę aktualną. Także to jest tak, faktycznie. A godzina jest poniżej. Jest tam sobota, 6:58 teraz, czasu gry. Dobra, wziąłem sobie wycieraczkę, mi przetarłem trochę. Także przepraszam. Faktycznie to tak właśnie jest, jak tutaj piszę. No. Siemaneczko Matameto. Matameto, mogę tylko powiedzieć, że kupiłem to, co żeśmy wczoraj pisali o tym. I dzisiaj sobie 30 minut posiekałem, także powiem ci, że jestem w ciężkim szoku, co tam się dzieje, no. Ale to musimy się zgadać, tak na spokojnie. Kapselek, na moim kanale zapisy live streamów są zawsze, albo w 99,9%, czyli prawie zawsze. Matamet, TML dodał ruch uliczny z The Bus do Fernbusa. Wiesz co, być może, tego nie wiem. Dopiero to zacząłem testować, więc cholera, nawet ci nie jestem w stanie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że tych samochodów jest więcej w Fernbusie, znacznie, niż było wcześniej, bo tutaj pojawiły się jakieś właśnie Evoque, jakieś inne pojazdy, jakieś tutaj Audice. Tetetki chyba nie ma, no. Matamet, jak fajne, zajebiste, ale trudne jak cholera. Znaczy, czy ja wiesz, ja mam skill z minus 5, nie? Tak. Matametos, jak możesz, to napisz, czy ty jeszcze tam tworzysz. Znaczy, widziałem, że tworzysz, tak? Bo na filmie widziałem, że robisz. Czy jeszcze będziesz wracał do aktualizacji jakiejś do fikcyjnej Polski? 1:5. Ja nie mówię o nowych terenach, tylko ja mówię o aktualizacji pod nowego. O kurna, ale się tu wpieprzyłem. Kurwa! Żyjemy? Słyszeliście, jak się darła? Cicho, kobieto! Nie wierzysz w moje umiejętności? Ale lama! Już bokiem, autobus już bokiem szedł. Była kontra, ale się nie dało. Lama. Pierwsza lama na live musi być. Słuchajcie, to jest tylko pierwsza. Ile jeszcze dzisiaj będzie? Któż to wie? Damianek, co on zrobił? Wyprowadziłem? Wyprowadziłem go. Dobra. Matamet, nie będę już wracał. Teraz tylko 1:1. Okej, okay. Dobra. Wszystko w temacie. Gracek, szkoda tych twoich terenów, że nie będzie można po nich pojechać. No tak, tylko że one są nieskończone, Gracek. Nawet nie wiem, czy jest ktoś, kto w ogóle by to złożył teraz, jakbym nawet komuś to dał, to co mam. Bo mam te tereny, no mógłbym to komuś dać, żeby to wsadził tam. I ja nie wiem, czy to w ogóle działało, nie? Do fikcyjnej Polski. Ja na razie robić dalej nie będę. Na pewno. Chyba, że my Matamet wrócił. Ale na to się nie zapowiada. Jeśli chodzi o fikcyjną. Tutaj znowu mamy, kurde, jakieś roboty. Natomiast jakby ktoś to złożył, to ja bym był w stanie to komuś przekazać, żeby to wkleił do mapy, nie? Tak mówiąc już poważnie. Matamet, tereny możesz wysłać, coś tam z nich skleję, ale nie do publicznego wydania. Zajmę się nimi. No dobra, dobra Matamet, spoko, to tak zrobimy. Czyli kurde, gdzie te słońce jest? Zimę słońce, czego ty szukasz? Wracając do fikcyjnej Polski, słuchajcie, to zrobię tak, że ja to Matametowi wyślę i zobaczymy, co dalej. On to wrzuci na razie nie do publicznego. Może ja zrobię jakiegoś live'a ze swojego terenu. No nie wiem, no coś takiego, nie? Chociaż zobaczymy, jak to tam wygląda. Chociaż tam wiele rzeczy jest niedokończonych, no. Naprawdę uważam, że to nie jest do wydania, więc wiele rzeczy jest tam nieskończonych na tej mapie. Bardzo wiele. No. Witaj Kamilu, witaj. Tego jeszcze nie grali. Jak nie grali? Grali. Mistrz lewego pasa.
A co? Słuchaj, w końcu polska szkoła, nie? Wszyscy jeżdżą lewym, a prawy wolny, nie? U nas odwrotnie jak na zachodzie. Na zachodzie jadą wszyscy prawym, a ten, a u nas jest odwrotnie. U nas wszyscy jadą środkowym i lewym, a prawy wolny. Albo dwa samochody jadą. I to, słuchajcie, ja myślałem, że to się z biegiem czasu będzie zmieniało u nas, nie? A nie, nie, nie! Ani cholery, chyba słońce zaczyna wstawać, dobra. Godzina 7.33. Myślałem, że to się tam z biegiem czasu, ale już tak obserwuję to od 2-3 lat i dalej jest to samo. Dalej ludzie jeżdżą, słuchajcie, środkowym pasem i lewym. I skrajnym lewym, nie? A prawy posty. Jeżeli mamy, mówię o trzech pasach, nie? W tym momencie. Matamet, no szkoda, żeby ta twoja praca poszła do kosza, zwłaszcza, że są na tym przyzwoitym poziomie. Nie, Matamet, no nie wygłupiaj się. Daj spokój, mój poziom to jest tam, wiesz. Totalna amatorka, nie? Ale troszkę tam czasu poświęciłem, to fakt, nie? I to głównie robiłem w tamtym roku i w 2020 i w 2021, chyba, jeśli ja dobrze pamiętam, tak na przełomie 2 lat to robiłem. Aczkolwiek no niewiele tego robiłem. No ale coś tam jest, no coś tam jest. To nie jest tak, że nie ma nic kompletnie. Tomek, siema, siema, jak dzisiejszy dzień? A spoko, spoko. O, Marecki jest, witamy Mareckiego. Jest Pultyn 92, siemaneczko. O, jak dawno nie widziałem polskiego busa przy Lis. No właśnie, szkoda, szkoda, że ich nie ma, bo jednak klimaci wprowadzały, nie? Jak słońce wstanie, będzie lepiej widać tą... będzie lepiej na pewno widać cały obrys autobusu. Kurde, co ja tutaj tak wolno jadę? Co ja tak wolno jadę? Ja chciałem na lewy, to on na środkowy, dobra. No nic, trudno. Piotrek, no ciekawe malowanie, a ten manik przed nami. Wiesz co? To jest jakieś flixbusowe. To jest chyba malowanie jakieś zimowe chyba. Tak, tak, ja wiem. Znaczy, no tak, wykupił, no masz rację. Flixbus wykupił polskiego busa. Ja mówię, że szkoda, że już nie ma tej marki, bo ona naprawdę nieźle sobie tam radziła. Na polskim rynku, no ale wiadomo, silniejszy wygrywa. A silniejszym był Flixbus. No i tak się to skończyło. Z tego co pamiętam, to właścicielem polskiego busa to był jakiś Irlandczyk. Zresztą Ryanaira też jest Irlandczyk, nie? Także ekspansję mieli niezłą na Polskę, znaczy w ogóle na Europę. Nie tylko na Polskę, ale generalnie na Europę. Ale chyba tak było. Mi się wydaje właśnie, że to był Irlandczyk jakiś. Kurna, wy już pijecie? Chlejusy jedne. To ja tutaj nic, kurda, woda. Czyściocha. Znaczy w sensie, nie, 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 że czyściocha, tylko woda. Czysta woda. Lekko gazowana, taka prawie perleż. Jedziemy do Francji. To musi być jakoś po francusku, nie? Oj kurde, nie, bo mi się źle kojarzy po tym francusku. Dobra, a czy źle? Czy dobrze w zasadzie? Pozdro dla kumatych. Dobra. O, butelkę z mlekiem Mareckiemu dać. Tak, ty mleko pij, kurna. A zresztą była taka piosenka nawet. Pij mleko. Pozdrawiam tutaj osobę, która to śpiewała. Kaszlum, no właśnie mówię, że mają jakiegoś koronę, no. Roger, u mnie w PKP Intercity wybuduje bazę postojową dla swojego taboru w przeciągu lat w Żaganiu. Wstanie nowoczesna baza. No to elegancko. Filip Korczyński. Filip, ty nie możesz pić piwa. Proszę zostawić. Piwo tylko dla dorosłych. Dobra, skręcamy. To Leipzig? Jak to tam ktoś pisał? Ja nie znam niemieckiego. Zresztą tutaj jesteśmy w Niemczech. Widać, czarne słupki mają. Kurna, ci to zawsze z tym kolorem czarnym. Ci Niemcy zawsze z kolorem czarnym, nie? Bardzo często. Oni gdzieś tam jakieś flagi, nie flagi, te sztandary. Nie będę wracał, nie będę tutaj nic mówił o głębiej. Ale oni zawsze z tym kolorem czarnym, nie? Gdzieś mieli do czynienia i chyba mają do dzisiaj.
uwielbiają kolor czarny. Ach, ci Niemcy, dobra. Marycki, kiedy to dla ciebie? Aha, to dla mnie. Okej, to nie wiedziałem. Myślałem, że to wiesz. Czy to ty tak tutaj ostro reagujesz? Pij mleko, będziesz wielki. Tak. Filip, okej. Lipciś! Czekajcie, mamy to jakieś ograniczenie prędkości chyba do 80. A propos, słuchajcie, jak tam jeździcie już zgodnie z nowymi przepisami ruchu drogowego? Od nowego roku sami wiecie, że już weszły nowe przepisy. W sensie taryfikator w zasadzie wszedł, bo to nie tyle co przepisy, co taryfikator wszedł nowy mandatów od stycznia. I w sumie ten taryfikator tutaj wiele zmienia. No, trzeba się teraz pilnować. Przekroczenie, chyba dobrze pamiętam, powyżej 30 km na godzinę 800 zł, także grubo idą. Ale już słyszałem tutaj i czytałem w różnych miejscach, że wiele osób już taki mandacik piękny, solidny dostało w tym roku. Chyba się zapomnieli ludzie jeszcze, albo z przyzwyczajenia jeździli, tak? Bo był rekordzista, który dostał 3,5 tysiąca mandatu. Także musiał chyba mieć ze 2-3 wykroczenia. Prędkość plus coś jeszcze. A może jeszcze wyprzedzanie na pasach było. O Jezus Maria. No to grubo. Słuchajcie, teraz grubo. Trzeba naprawdę uważać. Chyba zaczniemy jeździć jak właśnie w Europie Zachodniej. Marycki, kiedy ja nie toleruję laktozy, ale jest mleczko bez laktozy, panie kolego. Możesz pić mleko bez laktozy. Lipciś, dobra. Tak, punkty Tom Gwar, faktycznie. Punkty podobno, znaczy nie, punkty dziś już są teraz, tylko punkty można zbijać jeszcze do września. Jeszcze punkty podobno można zbijać, ale już chyba punkty po nowemu są. Tak, Maciek, ktoś tam kaszle. Kaszlą w tym autobusie jak cholera. Zgadza się. Dobry wieczór, Maxwell. To ten Maxwell, co kiedyś był na kanale? Czy to jest jakiś inny Maxwell? To mi ta woda tak zacieka tutaj cały czas w tym neoplanie. No, to jest to. Teraz ładnie widać tego, nie? Teraz ładnie widać. Słoneczko wstaje, 8:20. Ładnie teraz widać tego neoplana całego, w całej okazałości. WNR, Tom Gwar, co to jest WNR? Taki skrót trochę, wiesz, niewiele mi to mówi. WNR i dwa mandaciki, 2,5 koła. O, tutaj ze stacji wyjeżdżam. Tego chyba też nie było. Nie pamiętam, żeby tu ruch wyjeżdżał kiedyś ze stacji. Oni zrobili to jak w ETS-ie. W ETS-ie też mamy teraz ruch ze stacji benzynowych albo z parkingów dużych. Także to podobnie zrobili. Tego chyba nie kojarzę w Fernbusie, no ale widać, że jest. O, ostre hamowanko było. Roger, punktów sobie nie zbijesz na dodatkowym kursie i zostaną te 2 lata. Co ja zahaczyłem? Hello. A co mi się tak przechyla na autobus? Słuchaj, o co ja tutaj tak... No jakaś masakra to jest. Co tu się dzieje, panie? Roger, nie. Panie Roger. Punkty jeszcze można zbijać do września. Dlatego, że ta ustawa nie weszła w całości. Przed Mari... Nie, źle wjechałem w ogóle. O kurna. Roger, nie do końca tak jest. Tak jak piszesz. No nie mogę tu wjechać. Kurna, ale się zagapiłem. No nie, teraz mnie cofnę. No nie ma ja. Kurna. Aj. Ale napsułem. Napsułem teraz. Dobra, no, muszę coś tu wymyśleć.
Położyłem znak, ale jestem mistrz. Dobra, pod zakaz, trudno. Jedziemy po wyspie. Nie, tutaj już nie miałem wyboru, no. Musimy objechać przystanek. Kolejna lama. Coś tam przerysowałem na tym jeszcze rondzie. Ciekawie, ciekawie. Tak, zahaczyłem chyba o wyspę. Czy nie wiem, czy o samochód, czy o wyspę. No, grubo dzisiaj. Prawa jazdy by mi nie dali na autobus. Dobra. Może i lepiej. Dobra. Wjeżdżamy w takim razie. Odblokowałem halę. Jestem w trybie kariery. Tak to się przynajmniej teraz nazywa. Dobra, wysiadamy. Moi drodzy. Trzymaj się, Szymon. Piotrek Święty, słaba jazda. No, najlepsza nie jest, zgadzam się. Aczkolwiek to nie jest symulacja dobrej jazdy. Nie o to chodzi. Dobra, zabierać walizę. O Jezu, mi tu walizek nawalili. Dobra, trzeba się znowu zalogować na system i odprawić moich pasażerów. Kolejny zresztą. Dobra, ten będzie kupował. Frankfurt Airport, dobra. Dobra, wygenerował się bilet. Elegancko. O, jest i Danko, siemaneczko, witam cię, Danko. Jest stara ekipa. Elegancko. Na rondzie to auto i krawężnik. No, coś tam zahaczyłem na pewno. Wydawało mi się, że biorę dobrze, ale jednak nie. Bardzo fajny taki przystanek, taki zobaczcie, on generalnie, cały ten dworzec, taki PKS, nie? Nie jest rozbudowany, ale wygląda nowocześnie, nie? Fajnie wygląda. No mi się podoba. Te wiaty też są takie, są zadaszone, ale są w szkle. Kurde, fajne, no. Ale proste takie nie są przekombinowane. Mi się podobają, architektonicznie powiedzmy. Dobra, próbujemy pozamykać, trzeba się znowu zalogować do systemu. Maxwell, nie byłem na jednym konwoju i już o mnie zapomniałeś? Nie, ale ty zmieniłeś chyba ikonkę, wiesz? Wydaje mi się, że zmieniłeś ikonkę. Dlatego cię chyba trochę nie rozpoznałem, może chyba przez to. Dobra, teraz tak, słuchajcie, przystanki odprawa, trasa, rozpocznij jazdę. Lecimy teraz do Oberhofu. Oberhof. Z czym mi się to kojarzy, ten Oberhof? Może napiszcie mi, z czym mi może się kojarzyć Oberhof? Teraz powinniśmy mieć przystanek między Oberhofem a Halle. Tutaj, 15-minutowy. A później lecimy do Frankfurtu, słuchajcie, lecimy do Frankfurtu na lotnisko, także powinno być fajnie. Dobrze. Okej, już sobie przypominam. Tutaj trzeba pozamykać drzwi, tak. Dobra, klimatyzacja chodzi, 22 stopnie. Jezus, jakie... Boże, kogo ja tam wziąłem na ten pokład? Ludzie, co wy tam robicie? W ogóle ich tutaj widać? Nie. Tutaj są bardzo mocno przyciemnione szyby. Delikatnie gdzieś tam widać. O! Tutaj już ktoś siedzi, zobaczcie. A? Ktoś siedzi. A tutaj po bokach? Też ktoś siedzi. Dobra. Słuchajcie, lecimy, jak będzie jakaś możliwość zrobienia przystanku tutaj. Już patrzę, tutaj nigdzie nie ma. I tu jest Oberhof, tutaj są miejsca widokowe. Ale tutaj nie ma nigdzie przystanku. Gdzie ja tu zrobię przystanek? Nie ma takiej opcji nawet. Chociaż jakbym pojechał... Nie, tędy też nie. No nie mam. No nie ma, panie, nie ma. Jak nie ma, to nie ma. Maxwell, ostry COVID na pokładzie. No raczej. Dobra. Wyjeżdżamy.
Zmieniłem ikonkę na jelczej, dlatego może. No właśnie, właśnie, ja cię właśnie dlatego nie poznaję. Ale te kasłanie mnie denerwuje. Słuchajcie, jak to dzisiaj mówią w dzisiejszych czasach, tego oczywiście nigdy kiedyś nie było, dzisiaj to lepiej pierdnąć niż kaszleć, słuchajcie, w autobusie, czy w jakichś tam środkach komunikacji, albo w jakichś obiektach zamkniętych. Dzisiaj lepiej puścić bąka, niech se pobrzdąka, niż kurna zacząć kasłać. To jest dramat, nie? Jakie te ronda są ciasne, no hello. Jak mam się tutaj pomieścić? One tutaj wjeżdżają jak na chama. Dobra, ja tutaj będę próbował jakoś wybrnąć z tego ronda. Teraz wybrnąłem. Tomasz Gryken, siemandero. To malowanie można pobrać ze Steam? Tak. Tomasz, czy ono jest nowe? Chyba nie. To nie jest chyba najnowsze malowanie, ale jest, nie? Ale jest dostępne. Czekajcie, wytrzemy sobie szybkę, elegancko. Także Tomasz, nie wiem czy ty już je widziałeś czy nie, ale ono jest do pobrania z warsztatu Steam i możemy się cieszyć w nim Fernusie. Dobra, już jest 7 dyszek, także możemy przyspieszyć. 1 versus 8. Witam. Damian też, cześć. Możesz zrobić na stacji paliw przecież. Ale co mogę, Kamilu? Na tym stacji paliw. Co ja mam zrobić na stacji paliw? A dlaczego tu mam jesień, a ja ustawiłem zimę? Czyżby tutaj na północy, na zachodzie Niemiec nie było w ogóle zimy? Na CP nie masz parking po drodze. Aha, okej, dobra. No to dobra, to jak będzie jakiś CP, to tam ewentualnie zrobimy ten parking. Postój 15-minutowy. Mamy godzinę 8:58, a mamy być o 11:36. Okej, no dobra. Piotrek K. Oberhof to niemieckie miasto położone w Turyngii. Położone na wysokości 800 metrów nad poziomem morza. Jest najważniejszym ośrodkiem rekreacji i sportów zimowych w lesie turyńskim. O, no i fajna informacja, fajna. Neoplanik, oczywiście kierownica tutaj. O, hamowanko będzie. A nie, bo my tu uciekamy na prawo. Uciekamy tu na prawo, tam się jeszcze nie ruszyli. Wjeżdżamy chyba na autostradę. Zaraz, powolutku. Już teraz bez śniegu, zobaczcie. Bez śniegu. Był śnieg, teraz śniegu nie ma. Ale są liście. Słuchajcie, i są drzewa, jesienne drzewa. Train Planet, witam, cześć. Patryk, ładny skin, ładny. Też mi się podoba. Mikol, czy mnie tacho nie obowiązuje? Nie, tutaj tacho nie ma. Przynajmniej nie ma symulowanego. Tak, już wiem teraz, chodzi o parking, tak? Czekajcie, włączymy sobie jeszcze mapkę i zobaczymy. Tutaj gdzieś stacyjka. O, tu jest stacyjka. To umówmy się przed Oberhofem. W zasadzie to jest jedyna stacja, nie? Tutaj, znaczy na tej trasie. To zróbmy sobie, że ja tutaj wjadę, nie? I zrobimy sobie tutaj 15-minutowy. Tylko przypomnijcie mi, słuchajcie, żebym się nie rozpędził, bo to wiecie, ja to tak potrafię się zagadać i przejechać takie coś. Piszcie mi, fancim kurna stacja, zjajeć, bo pasażerowie chcą odpoczynku. Tutaj stówę można cisnąć, dawaj, fancim kurna, rura, pedał w podłogę i jedziemy. Tutaj do stóweczki, słuchajcie, się ładnie rozbujamy. To idzie, aby tylko te zakręty nie były tu ostre, a na autostradzie nie powinny być aż takie ostre, ale to jest tylko Fernbus, tu trzeba mieć na to wzgląd, nie? Teraz nie pamiętam, czy my tu odbijamy. Tak, my tu odbijamy na prawo, nie? No tu już jest spowolnienie do 80. Ale mi tam kaszlą. Siema Darkus, witam. Tak, na stację wjedziemy.
Stoch nie wystąpi w Zakopanem, bo ma kontuzję. A jeszcze chyba, czekajcie, wczoraj oglądałem, że Stach zrobił sobie przerwę, żeby mu wróciła nie tyle kondycja, co wrócił mu ten dryg do skakania. A tutaj już czytam, że jest kontuzja. No to słabo. Słabiutko. Dark Sonek, siemandero. Witam, cześć, cześć. O! Misiu kolorowy, ja tu jadę. Widzieliście? Co za gość, wjechał mi, teraz uciekłem przed kolizją. Ale typ. Nawet nie zdążyłem zatrąbić na niego. One tutaj, te pojazdy, tak potrafią, nie? Zajechać drogę. Cholery jedne. Trzeba hamować przed nimi, Boże. Co tu się wyprawia? Dobra, zjedziemy sobie na środek. Tamtym bokiem przed. O, polski bus jedzie, kolega. Wzięliście? Kurde, w maniku jechał gościu. Co tu się dzieje? Czemu one zwalniają? Wiecie, ja tutaj tam się nie opitalam, nie? Pedał w podłogę i poszedł. Nesku, siema, siema. O, jest Robert Strączewski. Witamy Roberta, witamy. W skromnych progach mojego kanału. Witam was, Bocian. Bocian, Bociek. W czapce. No bo to kaczor jest, czy Bocian. Kaczor to dzisiaj popularne słowo w Polsce. Dobra, lecimy. Piotrek, wolniej, wolniej. Nie, no stówę tutaj mam, nie? Mogę tu stówką jechać. Tutaj mogę zapitalać. Patrzcie, środkowym pasem, jak ja tu cycjadu robię. Stówka, teraz lecimy stóweczką. ...137 km mamy do Oberhofen. Ty! Hamuj! Fancy! Kurna, dobrze się zczaiłem. Przecież tutaj jest stacja. Tu jest stacja. Dopiero na ten. Patrzę na ten, na tą minimapkę. Kurna! Uff! Dobrze, że było hamowanie ze środkowego, ale... ile mam paliwka? Paliwkę mam sporo. Ale byśmy sobie gdzieś tutaj zaparkowali, nie? Tylko tu nie ma miejsca na te parkowanie. Gdzie mam tu zaparkować? Tylko jest taka mała stacja. Słuchajcie, tutaj nie ma miejsca, jak tu zaparkować. No tu jest miejsce do tankowania. A tu? Jest miejsce, żebym sobie tu jakoś wjechał? Zobaczymy, czy jest taka opcja, nie? Żebym wygasił silnik. Dobra, zaraz sprawdzimy, nie? Czekajcie, to jest 2, 3, 4. Biegnie na neutral. Dobra, teraz zobaczymy. Robert w skromnych progach, dobre. No tak, no. Skromny, skromny. Bardzo skromny. I teraz uwaga, spróbujmy zrobić pauzę, nie? Zrób przerwę. Uwaga. Patrz. Dał radę. Elegancko. O, dziękuję. 116 biletów dzisiaj jest. Właśnie nie zwracałem na to uwagi. Dopiero teraz patrzę. Także jeszcze jedziemy po bilety. Dzięki wielkie. Dobra, moi drodzy, no więc co? Udało się, nie? Udało się. Fajnie teraz wygląda, jak to słońce tak ładnie przebija, nie? Ładnie, ładnie to się prezentuje. Na RTX 3080, kurna, ale wiecie, jak się cieszę, że tą kartę mam? Naprawdę. Dzisiaj te karty jeszcze poszły do góry. Kosztuje to jakiś kosmos. Także niezmiernie się z tego cieszę, że tą kartę się udało kupić graficzną jeszcze w 2021. Dobra, i teraz co? Trzeba ich będzie przeliczyć pewnie. Wejdź do autobusu. Nie lubię tego. Tego nie lubię. Słuchajcie, trzeba ich zacząć liczyć wszystkich, nie? Później się gdzieś nie zgadza, chodzić, szukać, kurna. Nie, wolę od przodu. Gdzie jest to wejście? Tu jest to wejście. O, ale mi słońce wali. Od przodu, od przodu. Kto tu siedzi? Magdalena siedzi.
tego liczenia powiem wam, że nie znoszę nawet, bym powiedział w fermusie. Jakoś to ewentualnie wyłączyć. To mnie i te postoje też mnie wkurzają trochę. Nie wiem, pewnie w realnych autobusach takie postoje też są. No mówiłem, że będzie brakowało jednej osoby. Kurna, i teraz chodzisz po autobusie. Hello? Gdzie się skryłeś? Kurna, nie lubię tego. O Jezus, czekaj. O, dobra. Mamy to, słuchajcie. Dobra, możemy jechać do Oberhofu. Następny przystanek, Oberhof. Dobra, czyli teraz tak, neutral. Zamykamy drzwi. Okej, autobusik zatrybił. Dobra. Bieg wsteczny. Dobra, możemy co? Spoko, możemy jechać. Skąd ta woda się bierze cały czas? Słuchajcie, cały czas mam jakąś wodę na tej szybie, a tu wodę, tu mamy sucho, słońce, piękna, a tu cały czas mi się woda pojawia. Czyżby tyle śniegu napadało na autobus? Być może. Ernest, witam, witam. Galandi, ryb, parking i wszyscy na siku. A jak? Siusiu musi być. Kurna. Chociaż, siusiu, tutaj w tym moim neoplanie jest toaleta, nie? Tylko wiecie co, ja kiedyś w takiej toalecie w autokarze raz byłem. No masakra, w środku tak mało miejsca i głowę trzeba schylać, bo tam ciasno, nisko. Nieprzyjemnie generalnie. Znaczy da się wszystko zrobić, nie? Głównie siku, ale z drugiej strony jest tam po prostu klaustrofobicznie. Kto miał okazję z was, że tak powiem, załatwiać się w takiej toalecie autokarowej, no to wie, o czym mówię. Zresztą w samolotowej nie jest wcale lepiej. Znaczy jest lepiej, ale nie aż na tyle, żeby było rewelacyjnie. Chyba największe toalety takie w komunikacjach to są w pociągach, nie? W pociągach jest jednak tego... jak gdyby, jeśli chodzi o pomieszczenie samo, no to jest chyba jedno z tych większych, jeśli chodzi o środki komunikacji. Jakie wy macie swoje doświadczenia? Napiszcie mi, jestem ciekawy. Rutkoś, dzisiaj patrzyłem, RTX 38 Ti kosztował 11 tysięcy. Ja pierdzielę, Rutkoś. To jest po prostu jakiś kosmos, nie? Czekajcie, bo widzę, że tutaj my lecimy prosto. Fajnie, że zjeżdżają. Też ja tutaj cisnę stóweczką. Tomasz Grykin. A ja sobie kiedyś się, jak te ceny będą z kosmosu. Jak będą ceny z kosmosu, to sobie kupisz? What? Przekraczasz prędkość. A, bo to 80 było, pani. Dobrze. Helga. Dobra, Helga. Będziemy jechać 80. Gdybym miał taką grafikę jak ty, to mój laptop się spali. Nie, są laptopy z RTX-ami 3080, są takie. Jak najbardziej. Także wiesz, są komputery, które takie karty graficzne również obsługują. Mówię tutaj o laptopach, nie? W tym momencie. Witam Michu, witam Metik. To są jakieś nowe osoby, które widzę tutaj do kanału dochodzą. Dankow, autokar piętrowy jest dość duży kibelek. W piętrowym nie jechałem, jechałem tylko, znaczy korzystałem tylko w takim, no jednopokładowym
kibelku, które schodziło się po schodkach na dół. No i tam już tak różowo nie było. O Jezu, jak mi to słońce świeci. Tak oślepia, że ja ledwo co widzę tutaj. No, jadą strasznie wolno tutaj. Zostało nam do Oberhofu 88 km. Michał, ja raz spuściłem wodę w samolocie. To tak się wystraszyłem, bo to był dźwięk, jakby dziura w samolocie była. Tak, bo to są jakieś podciśnieniowe spłuczki są w samolotach. Faktycznie, odgłos jest tak jakby był lej, kurna, z kilometr w dół. Zgadzam się, tam jest straszny taki dźwięk, przeraźliwy nawet bym powiedział, spuszczania wody w toalecie, zgadzam się. Tak, faktycznie jest. Natomiast nie wiem, czy właśnie w autokarze korzystaliście kiedyś z toalety na jakiejś tam dłuższej trasie. Mi się akurat teraz przydarzyło. I też to... Znaczy, wiadomo, jak masz i masz gdzie, to jest super, nie? Gorzej, jak nie masz gdzie, to faktycznie wtedy te postoje są obowiązkowe. Ale też rozprostowanie nóg, to też dużo daje. No niesamowicie teraz to słońce wali, muszę aż tutaj głowę brać niżej, widzicie? Teraz coś widzę. Każde podniesienie głowy robi to, że ja praktycznie jestem oślepiony przez słońce. Marek, ja mam takiego laptopa z 3080? Marku? Z RTX-em? No, nie, są takie laptopy, one dają radę. Jest znak, że tutaj będzie, chociaż strzałeczka była w tym razem. To już coś. I tutaj mamy co? 120, ale będzie ograniczenie chyba do 100 i do 80, tak. Wjeżdżamy w tunel. 65 km do Oberhofu. Dobra, teraz już jesteśmy 70 nawet. Dlaczego mam zgasić lampy? Piotrek, dlaczego? O, jest i Majku. Siemaneczko, Majku. Witam, hej. No tak, laptopy się nagrzewają. Tak, i to jest ten minus właśnie, że one się grzeją bardzo mocno. I mocno się zaleca, żeby do laptopów takich mocnych, tak zwanych gamingowych, używać dobre chłodzenia, podstawki chłodzące. Albo jakieś termopady jeszcze dodatkowo. Które, radiatory, które odprowadzają ciepło, nie? Ale głównie dobre podstawki chłodzące muszą być, żeby to wszystko mogło się jakoś schładzać. Ty, tam był normalnie, kraksa była, samochodu się dymiło, nie wiem czy widzieliście, to był kątem oka, tylko to widziałem. Samochód był. Nawet nieźle to wygląda. Anna Mazur, ja już muszę kończyć, na razie. Idziemy w tunelach. Piotrek, ciekawy tunel. No, te tunele są fajnie wykonane tutaj. Na pewno, wydaje mi się, że w ETS-ie nawet wygląda to gorzej. Tutaj te tunele są całkiem fajnie wykonane. Jechałem takim tunelem podobnym w Chorwacji, znaczy kilkoma tunelami, nie tylko jednym. To właśnie on podobnie bardzo wygląda. Jak taki tunel w Chorwacji i w Hiszpanii, zresztą też w tunelach jeździłem tam na wybrzeżu południowym Hiszpanii i tam też mnóstwo tych tuneli było i też bardzo podobnie wyglądały. Ile kosztuje OMSI? No zobacz sobie, nie pamiętam ile kosztuje OMSI. Wejdź sobie w Steama, w sklep Steama i zobaczysz ile kosztuje OMSI. Wiesz, cen no, nie pamiętam na pamięć, także sorry no. Galandir, patrząc na promienie słońca, jest lekka wilgotność, więc i para się skrapla na szybie, zapewne. No, wiesz co, tylko że mi tu skapuje cały czas z góry coś. Jak startowałem, to śnieg spadał, więc może tyle się tego śniegu nagromadziło, że mi się, wiesz, ta woda cały czas tutaj delikatnie gdzieś ścieka. A, i śnieg mamy. A, widzicie? Kurde. Ale jaja. No to nie, to wycieraczki muszą iść w ruch. Ale pogoda, ale wziąłem dynamiczną, nie? Oj, chyba my tu zjeżdżamy na Oberhof, dokładnie. Zjeżdżamy tutaj na Oberhof.
tutaj bardzo często w TML-u robią takie prawie identyczne skrzyżowania. Korzystają zapewne z jakiegoś gotowego modelu i one w większości są takie same wszędzie. Ale no nic, jedzie się fajnie. Wiadomo, jak to lama. Lama zawsze jakaś musi być na streamie. I lama już była. Mam nadzieję, że za dużo już ich nie będzie. Ale ten tutaj cały fernbus potrafi czasami zaskoczyć. Dobra, hamujemy. Momentami się włącza ABS tutaj. Pazi, tunele trzeba przyznać, że są ładnie odzerowane. Tak, tak, tunele naprawdę bardzo fajnie wyglądają. Też to chciałem napisać. Tomasz, a ja bym chciał wymienić, pozbyć się mojego GTX 1080 Ti, a RTX-a kupić jakby spadła do cena 3080 Ti. No, dobry wybór, Tomasz, to jest dobry wybór. To jest dobry kierunek, tylko cena na razie jest niedobra. Gdzieś tam dzisiaj nawet chyba słyszałem, czy to było wczoraj, nie pamiętam, że jest szansa, że w 2022 roku, tylko pewnie nie na początku roku, ta cena tych RTX-ów spadnie, tak? Że ma być większa dostępność. Jak będzie większa dostępność, to będzie cena też mniejsza. Także Tomasz, powiem Ci, że powiedzmy, że jest światełko w tunelu, tylko czy to się sprawdzi, nie? Czy to się sprawdzi, że faktycznie ta dostępność będzie kart graficznych większa? A jak będzie większa dostępność, będzie więcej kart na rynku, to cena z automatu zacznie spadać, nie? Bo teraz to też jest tak, że dużo osób chce kupić, no ale cena jest też no, strasznie wygórowana. Po prostu nie jest nieadekwatna do produktu, tak. Według mnie oczywiście, no. Jak kogoś stać na 11 koła za kartę, no to spoko, nie? Możecie kupować. A to według mnie to jest przegięcie mocne pały. Dobra, pamiętacie, idziemy na Oberhof, także tutaj zaczyna robić się kręto. O, simulation jest, jest i simulation. Witaj, witaj, cześć, cześć, panie drogi. Marek. Ach. Co tu się dzieje? Panie, nic pan się nie dzieje, przyhaczyłem, no. Kurde, jak ten autobus szybko łapie te uszkodzenia. No nic. Marek, mi się nie grzeje laptop, gdyż ja włączam grę automatycznie, odpala mi się chłodzenie. Mam dwa wentylatory. Okej. Okay. Czekaj, czekaj, muszę to doczytać do końca. Dwa wloty powietrza górnej i dolnej. Cztery otwory wylotowe. A, to już tak laptop jest zbudowany. No to nieźle, nieźle. To nieźle. I skoro nie musisz używać podkładki chłodzącej, no to znaczy się, że... Kurna. Stop! Halt! Halt! Gdzieś mi tam przycięło. Dobra, jedziemy dalej. Marek, to znaczy, że twój laptop jest dobrze skonstruowany, aczkolwiek z tego co wiem, w laptopach też takich mocnych trzeba często jak gdyby je serwisować od strony kurzu i tych pyłków, które się w te wentylatory dostają. One niesamowicie uwielbiają zbierać kurz i przez to tracą wydajność swoją, więc trzeba je często dosyć przeglądać, no, serwisować, przeglądać, aby tego syfu się tam po prostu, tego kurzu, takiego, taka wełna się później tworzy na tych wentylatorach w środku i to trzeba często dosyć ściągać. Tomasz, no będę czekał, aż cena spadnie. Nie, no oczywiście, kurde, no bo to jest najlepsza, wiesz, najlepsza opcja teraz. Po prostu przeczekać, może ta dostępność faktycznie będzie lepsza. Marycki, tak, Technoredata mówił, że znając życie, ceny spadną, ale pewnie nie tylko, jakbyśmy chcieli. No pewnie tak, no. Podejrzewam, że ceny spadną do niższej niż są teraz, ale też dalej będą wysokie. No ale teraz to jest przegięcie pały już całkowite, no to jest... Teraz jakie są ceny kart graficznych, to jest nie do zaakceptowania po prostu. A, z komóreczki piszesz simulation, spoko, spoko.
Jak widzę, my to się wymieniamy. Raz ty, raz ja. Spoko, spoko. Dziękuję za dzisiaj za 136, słuchajcie, bilecików na ten, słuchajcie, na ten kurs. Generalnie on do Paryża prowadzi, ta cała moja linia dzisiaj. Z Berlina do Paryża, ale no ja już wiem, że się nie wyrobię. Prawdopodobnie do Paryża, bo teraz jedziemy do Oberhofu. Chciałbym na pewno dojechać do Frankfurtu na lotnisko dzisiaj, na tym live'ie dzisiejszym, ale czy się uda? No nie wiem. Pirotechnik, siemaneczko, witam, witam. Jaki tutaj ruch jest na tym Oberhofu? O ludzie, zobaczcie, same jadą ciężarówki jakieś. Tam są hotele już widać, jakieś hotele już widać w Oberhofie. Symulation i tak trzymać, oczywiście, oczywiście. No i wjeżdżamy do Oberhofu. Wjeżdżamy do Oberhofu. Sobie. Tutaj już więcej ośnieżonych chodników. Jak dobrze widzicie. Musimy na przystanek jechać. Taką mamy, panie, linię. O! Milimetry. Widzieliście to? Milimetry. Tylko, że gość mnie miał po prawej stronie. No ale wiecie, to jest tylko Fernbus. Ze strony NVIDIA wynika, że 1300 zł będzie kosztować referencyjny model RTX 3050. Okej. Okay. Galandir, tak, tak, czytam właśnie. To samo napisałeś. W Polsce zapewne 2000. No zobaczymy. Generalnie czytałem, że mają być te ceny niższe, ale musi być dostępność większa. Na razie jej nie ma. Dobra. Słuchajcie, odprawiamy kolejnych pasażerów. Jesteśmy w Oberhofie. Wiesz co, Marek, wiesz, na marne nie poszło 6,5 koła za laptopa. No, to nieźle. Ale ty masz z RTX-em 3080, tak? Marku? Czekaj, otwieramy dalej. Ktoś tam wyrzucił walizki. Spoko. Już nie było śniegu, już śnieg jest. Także widzicie, warunki faktycznie są tutaj zmienne. A mamy tryb realistyczny, bo jest jeszcze jakiś tryb arkadowy tutaj. Ale ja wybrałem sobie tryb realistyczny do Fernbusa. Tu jeszcze jakaś pani. A, proszę, na pokładzik. Dobra, no fajnie ten Oberhof nawet wygląda. Dobrze. 141 biletów, dzięki wielkie, dzięki wielkie. Siadamy do mojego neoplana. Lecimy do Paris. Ale ja mówię, ja nie wiem, czy tam w ogóle dzisiaj dojadę. Pewnie nie. To jest po prostu za daleko. Spoko, zamykamy drzwi. Tak, mam z RTX-em 3080. Sniper, RTX 4000. Ale nie, no czekajcie. Chyba jeszcze RTX 4000 to nie wyszły. Czy już wyszły? Czy ja o czymś nie wiem? Aha, jeszcze ta komóreczka. Rozpocznij jazdy. Z Oberhofu znowu chcą, żeby był przystanek między Oberhofem a tym. A Frankfurtem. No to będziemy szukali jakiejś stacji. Adam Skylark, siemaneczko, 141 jest twoja. No dzięki, dzięki wielkie. Witam Adam, witam Adamie. O, jest i skocznia, kurde. Patrzcie, czekajcie, może wam z kamery nie zewnętrznej, tylko, znaczy tak, zewnętrznej. Zobaczcie, w Oberhofie są dwie skocznie. Tutaj chyba kiedyś konkursy nawet były, chyba nie? A nie był w turniej 4 skoczni w Oberhofie czasem? Kurde, wydaje mi się, że był.
Wydaje mi się, że był. Galandir, RTX 4000 już kopią krypto. Paranoja normalnie. Tak. Jeśli tak jest faktycznie, to jest paranoja. Natomiast ja nie słyszałem, żeby była premiera RTX-ów 4000. Skąd oni mają RTX 4000? To nie jest jakiś fake news czasem? Nie, BM Studio. Tak, tak, w Oberstdorfie. No właśnie, kurde, wydawało mi się, że tutaj jest jeden z turniejów, znaczy jeden z tych miejsc, gdzie jest turniej czterech skoczni. Na tej bajce chyba w poprzednich wersjach też nie było. Tej takiej policajnej bajcy, która przede mną jedzie. Wyjeżdżamy z Oberhofu. Jak optymalizacja w grze? No nieźle. Znaczy generalnie cały czas 60 klatek mi trzyma. Momentami są miejsca, gdzie potrafi przyciąć delikatnie, ale to są takie mikrolagi. Nie jest źle. Powiedziałbym tak. Nie jest źle. Simulation. No tak, tak. Był turniej też w Oberstdorfie. No, no właśnie. A to jest Oberhof. Nie Oberstdorf. Oberhof. Nie wiem, że to jest to samo. Chyba nie. Oberhof to nie Oberstdorf. Chyba, że to jest to samo. Ale nie wiem. PNY Quadro RTX 8000? Co? Jaki RTX 8000? O czym wy mi tu piszecie? 48 GB kosztuje 34 tysiące. Ja pierdzielę. Miłosz, a ja polecam RX-a. O nie. Żadne karty AMD. Żadne karty AMD. Nigdy w to nie wejdę. Żeby kurna to było, nie wiem, za 500 zł to nie kupię tego. Słuchajcie, nie, ja jestem, ja mam alergię na karty AMD. Na karty RX-y, po prostu. One może są gdzieś jakichś tam zastosowaniach dobre, ale to nie są dobre karty generalnie do gier. Często są problemy ze sterownikami. Często gry nie cierpią tych RX-ów. Ja nie mówię, że zawsze i nie mówię, że wszędzie, ale są takie tytuły, które po prostu z RX-ami się nienawidzą. Chyba znowu coś tam przywaliłem. Ty jesteś w Oberhofie. No właśnie o tym mówię, BM Studio, że w Oberhofie. Były dwie skocznie teraz, nie? A turniej był w Oberstdorfie. No właśnie, o tym cały czas mówię. Trzeba uważać na tych kurna, na tych łukach. To potrafi nieźle wywalić. Tak, tak, Roger, no właśnie cały czas o tym mówiłem. No to są dwie różne miejscowości. No tak mi się wydawało, no. No właśnie tak mi się wydawało, Danko. Że Oberhof a Oberstdorf to nie jest to samo. Kurna, czekaj. Jezus. O. Wyrobił się. Jakoś się wyrobił. Matrix, dobry wieczór, witam. Lewo, prawo i cały czas tylko lewo, prawo. Normalnie czuję się jak narciarz w tym autobusie. Fajnie, tam był taki paśnik teraz dla zwierząt stał po lewej stronie. No taki mały szczegół, a fajny jest. Ale jaki tu jest ruch, słuchajcie, niesamowity. W Oberhofie jest skocznia Hillside 140 metrów. O, no tam były dwie. Tam były nawet dwie widać. W Oberhofie. Nie wiem, czy tam... Czy widzieliście na kamerze zewnętrznej, ale tak było. Dobra. Kolejna jakaś miejscowość. Wjeżdżamy sobie powolutku w nią.
Co to jest, słuchajcie, ten RTX 8000? Ja pierwsze słyszę, co to jest. To już takie modele wychodzą teraz? Jeśli chodzi o laptopy, to akurat nie patrzyłem. Ale mamy podjazd, ale mamy podjazd. Dawaj fansim, ciśnij. O kurna. I ambona jest tutaj, z prawej strony. Ale góra. Ledwo się wspiął na tą górkę. Simulation, ruch jak na Zakopiance. No, dokładnie, dokładnie. Nie inaczej. Te 8000 to nie jest kwota do zapłaty? No nie wiem, tam ktoś napisał 8000. Zobacz, Marek napisał PN Quadro RTX 8000. Simulation, zobacz, Marek napisał tam parę postów wyżej. Także ja nie wiem, o co chodzi. Jestem, panie, w szoku. Że coś takiego w ogóle, chyba że to jakiś producent sobie to tak nazwał. Jakąś tam wersję swoją. Bo ja nie słyszałem w ogóle o takiej serii, żeby takie serie wyszły. Dobra, idziemy do Frankfurtu na lotnisko. Jedno z większych lotnisk w Europie. Lotnisko we Frankfurcie nad Menem. A tutaj zima w pełni. Ale mieliśmy przez chwilę tam taki jesienny klimacik, nie? A teraz mamy znowu zimowy. Prosto. Dobra. Nie, Kamil. Nie, RTX 1060 to trochę za słaby jest na dzisiaj, nie? Tam 1660 jeszcze Ti. To jest taka karta, jeśli ja dobrze pamiętam, która jeszcze coś tam będziesz mógł pograć sobie. Ale na zwykłym RTX-ie 1060, no to słabionko. Znaczy nie, no pograsz coś tam, ale to nie będą, to nie będzie, wiesz, szału nie będzie. W ETS-a tak, zagrasz. W Fernbusa zagrasz, ale pewnie będziesz musiał tam troszkę poredukować różne rzeczy. W ogóle wiele kart już nie ma, tak? Do kupienia. Simulation. A, no jest taka karta. No 33 tysięcy w górę. No to nieźle. Czyli jest RTX? 8000? Serio? No dobra, spróbujemy się tutaj wbić. Udało się. RTX 8000 Quattro. Majku, jestem pewien, że karty graficzne już nigdy nie stanęją do poziomu sprzed 2 lat. Majku, no niestety tak może być. Niestety tak może być. Czekajcie, sobie tylko ustawię tego, bo troszkę mi się przekrzepił. O, teraz jest ok. Nie, no niestety, Majku, tak może być, że one może przy większej dostępności stanieją. Ale nie na tyle, żeby nas to aż tak bardzo satysfakcjonowało. Myślę, że już kto nie kupił wcześniej, to teraz będzie tylko no, zgrzytanie zębami, jeśli chodzi o ceny kart. Ale nie tylko kart, generalnie w większości podzespołów będzie drogo. Zresztą sami widzicie, co się dzieje, tak? Na świecie, w Polsce generalnie wiele rzeczy idzie do przodu, znaczy do przodu, wiele rzeczy idzie do góry, tak? Cenowo. Jak to niektórzy mówią, że tanio to już było. Niestety wszystko na to wskazuje, że tak będzie. Że tanio to już było. Teraz tak. Kurde, mogłem tu zjechać. Ajajaj, parking był. Cholera, przejechałem go. Dobra, trudno. Może jakaś stacja benzynowa będzie. Ale w sumie jadę bez tego. Jadę bez parkingu. Zobaczymy. Ile tam jest? 200 km, to nie jest aż tak dużo. Witam Łukasza. 34 tysiące kosztuje. Cholerni górnicy kryptowalut. No niestety.
Ja wam o tym mówiłem na ostatnim chyba tam live'ie, czy na przedostatnim live'ie, że wiele kopalń kryptowalut przeniosło się do Kazachstanu, tam gdzie teraz jest ten kryzys cały, bojkot. I się okazało, że oczywiście tam powycinali internet, dostęp do sieci. Kurna, spierdzielaj z tego pasa. Stary. O jest. Ale dziadek jedzie, no. Jedzie dziadek lewym pasem. Słuchajcie, a do czego dążę? W tym Kazachstanie wiele było kopalni kryptowalut i okazało się, że około, nie pamiętam, około 20% spadł całe wydobycie kryptowalut spadło, nie? Tylko dlatego, że w Kazachstanie odcięli ich tam od neta, od możliwości jak gdyby no, pozyskiwania tych kryptowalut. Ciekawa sprawa, nie? Podobno też właśnie wiele kopalni przeniosło się do Kazachstanu z innych krajów, gdzie tam jakieś zakazy, utrudnienia były. I to wszystko właśnie trafiło do Kazachstanu. No i później w Kazachstanie zrobiła się zadymka. I przez to były jakieś tam straty bardzo duże w wykopywaniu tych kryptowalut. Więc widzicie, jakie to jest wszystko wahliwe, nie? Simulation, tak, RTX Quadro 8000. Za wielkie pieniądze. No ciekawe, do czego taką kartę, nie? Do czego taką kartę wykorzystywać za 34 koła. Chyba, że ktoś ma jakąś, nie wiem, projektowanie wnętrz, jakiś, nie wiem czego, kurde, to trzeba robić, żeby taką kartę mieć. Jaki to komputer obsłuży, bo to jeszcze musi być procesor, który taką kartę graficzną obsłuży generalnie, nie? Chciałbym, żeby pogody zrobili. No ja też bym chciał, no ale to wiesz, to co my sobie chcemy, to Sorix to jest tylko nasze chcieństwo. A co będzie tak naprawdę dodane, na to wpływu nie mamy. Ani ty, ani ja. Jakubek, ja kupiłem słabą i już ponad 100 zł zdrożała. No, a ja kupiłem drogą, a teraz już, o kurde, a teraz już jest dwa razy droższa. Dwa razy nie, ale z półtora raza droższa już jest karta. O kurna, Marku. Ale żeś bilecika teraz zarąbał. Ja pierdzie. O! Cię zapatrzyłem. Mark, nice, dzięki wielkie. 130 zł. Jeden bilecik, poproszę, uśmiechnięta twarz w okularach przeciwsłonecznych. Dzięki, z okularach przeciwsłonecznych. Słońca nie ma, Marku, ale generalnie dzięki bardzo. Dzięki za wsparcie kanału. Patrz, jak ja jadę dzisiaj, kurna, jak zawadiaka. Jakiś. Ach, nie wyrobiłem się teraz. Szajse! Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Czy ja widziałem film z ostatniego zdjęcia, tylko widziałem twoje na Facebooku, Piotrek, także nie widziałem tego. Filmu nie widziałem. Aha, to mnie pisze, dobra. Quadro nie jest do gier. Projektanci z różnych branż mogą teraz poszerzać granice tego, co jest możliwe. Pracują już z największymi. A no, chyba tak właśnie. Zlecić projektantów i tak dalej. No ale cena niezła, nie? 34 koła za kartę. No wiecie, jak oni robią jakieś tam ileś tam projektów, to im się ta karta zwróci, nie? No generalnie projektowanie jest drogie. Co te samochody tu robią? To jakieś bugi są. Co te samochody tu wyprawiają? Dobra, my jeszcze ciśniemy tutaj, kurna, stóweczką. Najbardziej złożonymi procesami ray tracingu. Głębokie uczenia się i obciążeń obliczeniowych. No, tak. Czytasz z opisu. Nie, no ale zapewne, wiesz, zapewne tak jest, simulation, że to są właśnie dla
dla w zasadzie osób, które tworzą coś, nie? Tak zarobkowo mocno i im się te karty po prostu, wiesz, zwrócą, tak? Przy jakichś tam projektach. Tylko wyobrażam sobie, jaki to komputer musi być, znaczy w sensie procesor, który to obsłuży i ilości RAMu, takiego nie graficznego RAMu, tylko tego RAMu komputera. Też to musi być po prostu jakaś niesamowita kobyła obliczeniowa, która to pociągnie. A są też specjalnie przeszprocki, nie? Takie pod takie stacje właśnie graficzne. No i tak, zasilacze, kurna, nie wiem ile. O 1500 W? No to już do zwykłego kompa musisz mieć 800, 900, 1000 W. A do takich kobył graficznych, to ja nie wiem, tam trzeba mieć z 1500 W. 100 km nam zostało, troszkę ponad. Da, Iwonka, Iwonka, dokładnie. Także dzięki, Marek, dzięki bardzo za wsparcie. What? Ale mnie wyrzuciło teraz delikatnie. Oj, nie lubię tych zwężeń, cholera. Ale tym razem się udało. Gregson, siema. Galandir, odnoszę wrażenie, że wpłaty szkodzą na jakość jazdy. Nie szkodzą, nie szkodzą. Jest mi bardzo przyjemnie, jest mi bardzo miło. Zawsze wielki szacun, dziękuję bardzo za wsparcie. Nie pójdzie na głupoty, słuchajcie. Tym bardziej, że... O, Iwoneczka teraz, Iwoneczka. Iwona, 10 zł. Też dorzucę się do twojego kanału, chociaż trzymasz mnie w piwnicy i tylko dostaję zupkę z kubka, niedobry szef z ciebie. A Iwonka, ty to zawsze jakieś głupoty mi tu napiszesz, ty. Zupka z kubka też jest dobra, nie marudź, Iwona. Do piwnicy. Nie no, żeby nie było, że ja to jakiś szowinista jestem, kurna. Ale lubię takie akcje. Dobra, spoko. obejrzyj film z tym zjawiskiem. Muszę to zobaczyć, no. Na spokojnie sobie Piotrek zobaczy. Trochę czasu nie było, i wiesz. Może dlatego. Dobra, słuchajcie, generalnie chciałbym do tego Frankfurtu dzisiaj już dojechać. Zapiszę sobie tą trasę. Najwyżej to po prostu do niej wrócę. I zrobimy kontynuację w Fermusie kiedyś tam jeszcze. Oj, ABS-y, hamuj! Takie mocne spowolnienie ruchu nastąpiło. Piotrek, oj. Oj, coj tam. To tam się stanęło się, Piotrek. 80 km. Tak, patrzę teraz na czas live'a, myślę, że tak spokojnie mamy tam 80 km. Może się uda dojechać do tego Frankfurtu nad lotnisko, na jedno z największych lotnisk w Europie, Frankfurt nad Menem. I tam sobie zrobimy już zapis i słuchajcie, ja wrócę do tego odcinka. Czekajcie, mapka pauzuje. Więc zobaczcie sobie teraz tak w dużym skrócie. Startowałem się z Berlina. Odwiedziliśmy Halle, odwiedziliśmy Oberhof. Jadę również do Frankfurtu. Później drugą część tej trasy kiedyś tutaj odwiedzimy. Zaczniemy z Frankfurtu, później przez Luksemburg, Reims, no i do Paryża. Także myślę, że tak mniej więcej po połowie by wyszło. I to taka połówka to jest na 2 godziny. Zobaczcie, taka połóweczka to jest na 2 godzinki jazdy. I tutaj jest kolejne 2 godziny, stąd pewnie do Paryża. No może troszkę mniej niż będzie niż 2, ale też będzie jazdy kawałek. I to sobie zrobimy już w następnym jakimś tam odcinku. Na razie jeszcze ciśniemy. Teraz muszę ustawić się tylko na lewy pas. Słuchajcie, ciśniemy tutaj na 8 dyszek.
czy świat w tej grze jest mniej więcej... Nie, jest moskito w innej skali. Zapewne jest w innej skali, ale w jakiej skali, nie, ja ci nie powiem. Chyba nie pamiętam. Nawet nie pamiętam, czy oni podawali taką informację. Może ktoś z akurat widzów wie, Fernbus, w jakiej skali mapa jest zrobiona. Natomiast ja powiem szczerze, że nie pamiętam. Jakubek, tam często przesiadki są na lotnisku. Tak, we Frankfurcie jak najbardziej, bo to jest tak zwany hub przesiadkowy, nie? W ogóle duże lotniska jak Amsterdam, jak Londyn, jak Frankfurt, Paryż, to są lotniska tak zwane duże huby przesiadkowe i tam często duży ruch się odbywa właśnie z dużych lotnisk i rozprowadza ruch na mniejsze lotniska, na przykład na lotniska regionalne, tak? No, bo tak jest. Strasznie ten ruch tutaj się jakoś dzisiaj wolno człapie, ale przed nami już widać wieże normalnie we Frankfurcie chciałem powiedzieć. Tak. Także Frankfurt już przed nami tam się rysuje. Nawet powiem wam, że to fajnie wygląda, nie? Tylko też ten samochód na przykład troszkę lewituje z prawej strony. On tak jedzie i jakby się unosił nad ziemią. No są tutaj bugi, no mówię, jest wiele rzeczy, do których można byłoby się przyczepić, ale akurat efekty świetlne są fajne, nie? Ładnie tutaj te promienie tak wpadają, faktycznie oślepiają kierowcę. Jak się podniesiesz czoło, to słabo widać i tak też w realu jest, nie? Że jak jedziesz i patrzysz się prosto na to słońce, to cię tam... Cicho być, będziesz miał zaraz przerwę. Ten jak zjeżdża w ogóle bez kierunkowskazu, co za chał. Trzeba na ten ruch tutaj uważać strasznie. Nie zawsze się uda, no. Panie, połówka na 20 minut. Jaka połówka? Chcesz połówkę robić teraz? Ciekawe, czy będzie Polska. Wiesz co, nie wiem. Kurde, oni już zrobili tak. Zrobili Austrię, zrobili Luksemburg, zrobili Belgię, Francję. Ale czy zrobią Polskę? Nie ma Czech, nie ma Polski. Znaczy, zapomnieli trochę tu Europie, Szwajcarię. Zapomnieli o, słuchajcie, o Europie Wschodniej generalnie tutaj, w całym tym Ferbusie. Ale nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak? Prawdopodobnie, nie wiem, mają jakieś tam kalkulatory swoje i szacunki, że w Polsce ilość nakładu na te DLC, tak zwane Polskę, byłaby mała, tak? Dlatego też może nie robią. Nie wiem, słuchajcie, tak sobie tylko to tłumaczę. Cholera wie, no. Kurna, czemu on tak jedzie wolno? Tutaj jest stówka, a on jedzie jakieś marne 60 na godzinę. Dobra, teraz już trzeba się przygotować, bo będziemy zjeżdżali na lotnisko Frankfurt. Kapselek, tak, nagrywam Eurotracka, możesz zobaczyć w playliście nagrywanych odcinków. Jest Eurotrack, jest bardzo wiele map. Zapraszam, wejdź sobie tylko w playlistę na kanale. Tam jest mnóstwo tego. No i dobra, powolutku zbliżamy się do lotniska. Polskim busem. Tutaj mamy, czekajcie, jakiś drogowskaz. FM Airport Mainz. Ale tutaj mnie też prowadzi. Prowadzi mnie też tutaj mój GPS. No to jedziemy. Piotrek, jak będziesz jechał do Paryża, to wstąp do Rzeszowa. Trochę nie po drodze. Ale jeszcze fajnie, jakby ten Rzeszów tutaj był.
Tak, wiem, wiem, Moskito, wiem, że jest taka modyfikacja na przewóz pasażerów. I chyba nawet, tak, wiem, że jest jedna płatna, ale wiem, że też są jakieś modyfikacje do Eurotrucka na przewóz pasażerów darmowe. I też podobno to działa, tylko chyba nie ze wszystkimi mapami, jeśli dobrze pamiętam. Zostało nam 14 km do Frankfurt Airport. Co tam się dzieje na tej drodze? Jakubek, chyba żeby zbiorczo zrobili z tymi krajami nadbałtyckimi. Wiesz co, podejrzewam, co tam się dzieje? Jakiś kraksy, ten tego wyprzedza. Wiesz co, wydaje mi się, żeby Polskę chyba osobnym zrobili. Tutaj można by było kilka na pewno dużych miast wsadzić na takie DLC Polska. Tylko w ogóle nie wiem, czy ktokolwiek się... Czy te studio całe TML, oni w ogóle mają w planach zrobienia takiego DLC mapowego? W ogóle oni coś ustali. Znaczy było chyba dwa DLC chyba w tamtym roku. Jeśli ja tak coś kojarzę, do samego Fernbusa. Ale tak zauważyłem, że ich zapał do Fernbusa strasznie tutaj opadł, nie? Te DLC były bardzo malutkie, wręcz niewielkie. Ale była Francja, tylko Francja wydaje mi się, że była w 2020 roku. No Francja faktycznie była dużym tutaj DLC-kiem takim, dodatkiem. Wjeżdżamy na lotnisko Frankfurt już. Frankfurt nad Menem. Na prawo, na prawo, na prawo. Tak, tak, Kamil mi też podsyłał, tak, moda na pasażerów, dokładnie. Ale jaki jest najfajniejszy autobus w Fernbusie? Wiesz co? Ten jest niezły, Neoplan. Dobrze się tym jedzie. Lubię też Many. Lubię też Many. Czy ten starszy model, czy ten też nowszy. I Scania Touring. Scania Touring też jest fajny. Ale ten Neoplan jest eleganckim autobusem. Dobra, witamy, witamy. Czekajcie, troszkę się przejdziemy po tym lotnisku. Troszkę się przejdziemy po tym lotnisku, jak tutaj posadzę. Tak. Okej, tutaj też otworzymy drzwi. Spoko. Słuchajcie, także udało nam się dojechać do lotniska we Frankfurcie nad Menem. Tak jak powiedziałem, to jest jedno z największych lotnisk w Europie. No i tam są jakieś takie grafiki, nie? Powrzucane. Hala odpraw. Check-iny. Nawet odgłosy są lotniska. Odgłosy samolotów nawet słychać, nie? Także fajnie, fajnie. O, tutaj mamy jeszcze toilets. Tutaj mamy gate A. No smoking. Proszę Państwa, pokaż lotnisko. Nie, no tam, wiesz, samolotów nie będzie widać, nie? Aż tak dobrze to nie jest odwzorowane. Widać po prostu tutaj kilka budynków. Przystanki autobusowe. No, tak to wygląda. Frankfurt, Frankfurt, tak, tak. Czy wolisz autobusy z piętrem, czy bez? Wiesz co, bez znaczenia. Chodzi o to, żeby dobrze się tym jeździło. No i tam daleko jest centrum Frankfurtu. A właśnie, jestem ciekawy, czy jak sobie tutaj zejdę, wejdę sobie na chodnik, czy będzie widać jakieś samoloty, nie? Jestem ciekawy, czy z kamerki jakieś... A nie, to są terminale, widzicie? Znaczy, to są ciężarówki porozstawiane do ramp i nie tylko, ale cały czas tutaj się ciągnie... cały czas się ciągną... Terminal po prostu. Nie widać w ogóle płyty, nie widać samolotów. O, to jest olbrzymie, olbrzymie lotnisko. Ono się tam ciągnie, kurna. Hen, 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 hen. W końcu to Frankfurt, panie, nie? No fajnie wygląda. Michael Games. W zeszłym roku wyszła tylko Belgia i Futura. VDL Futura. A w 2000 roku wyszła Holandia. A Francja?
Michael Games, a Francja, bo jeszcze Francja. Przecież jednym z większych DLC było. Ale Luksemburg jeszcze chyba też był, nie? Belgia i Luksemburg. Dobra, słuchajcie, no tak wygląda lotnisko. Całkiem nieźle, nie? Jak przecież to granie jest o samolotach, a... Ale to lotnisko zrobili całkiem przyzwoicie, no. Oczywiście można się tutaj czepiać pewnych szczegółów, ale... Ale nie źle. Wydajnościowo, wydaje mi się, że w tej... Bo to ja mam betę wersję, tak? Powiem wam, że nawet nieźle to wygląda. Oczywiście było parę delikatnych przycięć. Nie były one duże. Ja już pamiętam Ferbusa, gdzie bardziej narzekałem na wydajność i płynność rozgrywki, ale dzisiaj nie było tak źle. Naprawdę bym powiedział, że było całkiem przyzwoicie, jak na Ferbusa. I mój autobus dzisiaj, którym jeździłem, czyli Neoplanem. Tak, tutaj widzę parking wielopoziomowy. Nie, patrzę, tak chodzę i sprawdzam, czy wiecie, gdzieś jakieś samoloty widać. Airbus poszedł, tak, co chwilę coś startuje. Luksemburg i Francja 2019. O. Wydawało mi się, że to w 20 było. Arekowy, wiesz co, ja mam wersję beta, czyli taka, gdzie wchodzą najnowsze aktualizacje. I jest nieźle. Naprawdę, jeśli chodzi o Ferbusa, przynajmniej na mojej konfiguracji sprzętowej, tak, to powiem wam, że jest naprawdę całkiem nieźle. Nie, no zobaczcie, no Frankfurt jest olbrzymim w ogóle. Jest olbrzymim lotniskiem, więc tutaj wszędzie widać tylko budynki i terminale. Nie ma absolutnie żadnego samolotu, po prostu go nie widać. Nie, do terminala się nie da wejść, nie ma opcji takiej. A jak sterowanie? Sterowanie jest spoko, nie? Jest w sumie proste. Czy podobne do ETS-a? Tu jest bardziej rozbudowane. To jest bardziej rozbudowane, ale nie jest trudne. Jeśli chodzi o sterowanie w symulatorach pojazdów, to nie jest skomplikowane, ale jest bardziej rozbudowane niż w ETS-ie. Samo sterowanie pojazdem. Na pewno jest więcej przycisków klikalnych, tak? Tutaj możemy sobie różne rzeczy tutaj przestawiać, ustawiać klimatyzację, otwieranie różnych rzeczy, ustawianie światełek różnych i tak dalej, i tak dalej. Także tak to, słuchajcie, się prezentuje. Dobra, moi drodzy, kończymy na dzisiaj. Dzięki wielkie za spotkanie w Ferbusie. Tutaj zapisuję, wrócimy tutaj na terminal do Frankfurtu i będziemy się spotykali, startowali w kolejnym tam odcinku. Także robimy tą trasę jako część pierwsza i będzie też jako część druga już do Paryża. Moi drodzy, także dzisiaj dziękuję wam za wspólne spotkanie i spędzenie czasu. Pozdrawiam serdecznie was, życzę dobrej nocki i do usłyszenia, do kolejnego spotkania. Pozdro, trzymajcie się, hej!